O, już trzeba budzić dziewczynki do szkoły. Zuzia, Lenka, wstawajcie. Już wstaję. Wstałam. No co wstałam? Szybko się do szkoły. A, no tak. Dzisiaj nie myślę. Ale jest dopiero rano. Ja idę już na kanapę. Co się dzieje, Lenka? Nie chcesz iść do szkoły, niestety musisz. Nie, po prostu. Bardzo mnie boli, bo rusza ci głowa. Pokaż czoło. No, jesteś cała rozpalona. Nie pójdziesz dzisiaj do szkoły, Zuzia, idziesz sama. No. No to ja sobie jeszcze posiedzę. No więc zaraz ci zrobię lekarstwo. To jest patent, żeby zrobić zielone picie, jako zieloną herbatę. Lenka, zrobiłam ci zieloną herbatę z lekiem. Może lek nie jest dobry, jak zielona herbata. Dziękuję. No, wypiłeś to, daj. Słyszałeś? To co mówiłam? Ale co mówiłaś? Że idziesz gdzieś sama do szkoły bez Lenki. Co? A dlaczego? Lenka jest chora. Ale dobra. Trzeba coś zrobić. Tak, masz lepiej, bo ja jestem nie boli brzuszek i głowy. Dobra. Idę się ogarniać. Tak, mundurę. Idę zaraz, pójdę z wysiadami. Spokojnie. Nie będziesz musiała dzisiaj się przebierać. Słuchaj, to już sobie siądź na kanapie. Ja ci włączę baję. Robię herbatę. Zuja. Idź, siostro, będę zrobił herbatę. 10 razy. Tak. Ja zrobię śniadanie. Jaka wybratna. Nie ma już chyba zbieczywo. Co no? Co ono się? Z ogórki. Słuchaj, to za bardzo miła, dużo żadnego zlecenia. Lekko podsmażyć. Nie gotowe. Ojej, na butelni. Jeszcze gorący. To musi się dobrze zrobić, a ja się przypiec. Dobra, już wyłączę, nie chcę sobie jeszcze postawić. Kurki rady do szkoły. Burger, więc już mamy. Zrobię śniadanie. Początku Zuzi na balonie. Będzie zjeść.
chyba przypieczą, daliśmy ją przypiec lekko, żeby była tostowana. I spadło. Dobra, nic nie stało. Czyli tościk z jajkiem. Coś prawda, nie mam żadnego syra do tego tościka. Dobra. I co ja robię? Zuzia, chodź zjeść. Tost z jajkiem. I co już sobie też robię, bo Zuzia pierwszy, bo się do szkoły śpieszy. Dobra. Zarobiliśmy dzisiaj kanapkę do szkoły. Tak. Hamburgera. Uwielbiam hamburgery. Będę mi zazdrościć. Przestań. Dobra, daj ten talerz. I idź, nie wiem, do pokoju. Coś porobić, bo jeszcze pół godziny masz. Pobudzisz zawsze godzinę, żebyście się mogli naszykować. Ty chcesz teraz iść lekko, czy trochę później, bo może też iść pospać. Nie, chcę troszkę pospać. No dobrze, to ja ci wyłączę bajeczkę. Ty możesz iść sobie jeszcze pospać. Co? Ona jest chora. No. Teraz stoi do salonu, żeby nie przeszkadzać. I telefon. Gdzie on jest dokładnie? Nie wiem. Tu go nie masz. Gdzieś on musi być. Teraz mi zabrałaś telefon. A, on się zepsuł. No tak. Czy on jest tu? Nie, zepsuł się. Dobra. To ten talerz przyszło. I się ubiorę. Składam dzisiaj tu. W końcu tu też są rzeczy do ubierania. Ułożyłam twoje ciuchy. Dlaczego? Są fajne i się w nich mieszczę. No, okej. Okay. Ale jak coś, to my dzisiaj mamy takie... Będziemy lekcji, ale mamy pilnowanie różnych mniejszych dzieci. I ja mam dyżur na 15. Aha, no okej. Okay. No więc jeszcze lecę do fryzjera. Dobra. Ale już wszystko w mundurku. Szybko, bo już potem po fryzjerze od razu idę do szkoły. Pa! Pa! Na fryzjera. Kawałek drogi mam, ale idę do fryzjera. Już prawie jesteśmy w budynku. O, jestem w budynku. Teraz jeszcze to. O, to nie ten budynek. No tak. Czyli zawsze mówię, w którym to budynku. Przecież tam jest. Skarb z ciuchami. Lumpex. O. Tu jest lumpex. Jest tam przecież wielki nawias fryzjer, na który nigdy nie zwracam uwagi. Miałam umówioną. O, już zaraz. Dobra. O, jakie fajne fryzury.
późno teraz. To ja. Mogę już powiedzieć. Dobrze. Dzień dobry. Co panią tu sprowadza? Jaką pani chce zrobić fryzurę albo przefarbować włosy? Chciałabym fryzurę zrobić, fryzurę. Dobrze, jaką? A jakie są do wyboru? Zaraz pani wszystko pokażę. Tutaj jeszcze będzie trzeba pani umyć włosy i odświeżyć je, bym chciała. Tak, i no, odświeżyć je bym chciała. To jest pan fryzjer, nazywa się Maciek. Cześć, jestem Maciek. A się nie przedstawiłam, ja jestem Agata. Dobra, mogę coś tutaj położyć na cegle. Albo w sumie tam, no tam będzie dobrze. No, kuzeczek też tu. Dobrze, więc zapraszam cię. To są fryzury dla dziewczyn najbardziej. Jaką fryzurę pierwszą możemy spróbować. Na razie nie wiem, co zobaczyć. To spróbujmy. Tak, to będzie tak. Dobrze, to jeszcze odświeżymy. Mamy już włoski. Szybko poszło. Ten co Kliński się nie tak coś długo robił. No ale to fajnie szybko poszło. Dobrze, więc moje pani włosy. Dobrze, więc odświeżymy kolor. Tak, zobaczymy tak. O, tak za jasno. Tą farbę jeszcze. O, jest za jasno. Czyli to będzie mniej. Proszę. No, odświeżone włosy, albo może pan nie chce jakiś kolor. Możemy spróbować z blondem. Mam taki blond, a on jest taki dobry. Tak, ta jest ta. Dobrze. Jeszcze będę przygnieć, a ja nie chcę przygnieć, ale to tylko 0,5 centymetra odmierzone idealnie. Żeby włosy szybciej rosły. Tak. Ciup, 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 ciup. Już. Ale to będzie było bardzo krótko. No i jeszcze spray. Otwartają ty twoją fryzurę. No jeszcze tylko polakuję. Ciup, 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 ciup. Suszer. Tam położę. Jest pani gotowa. Dziękuję. Do widzenia. Dobra, teraz muszę lecieć szybko do szkoły. Tymczasem w domu, bo szkoły tutaj nie pokazują. Dobra, już jest. Była 9, jest 10. Już obudzę. Stafa, Lenka. Chodź, stawisz. Już. A ile to lekarstwo jeszcze będzie działać? Jeszcze 2 godziny, bo to na 3 godziny działa. Z już drugą dawkę. No dobrze. Teraz może pójdziemy na śniadanie, bo ja też nie jadłam. A czy... No, dostałem tam na te jedzenie różne. W sumie, które nie są śniadaniami, ale można je zjeść. Tak, ja chcę.
pójdźmy do tej kawiarni małej, dobra? Tak, bo tam są takie dobre kanapki i kakao. No, to chodź. A, zaraz, chwila. Przebierz się. Osta. No, idziemy. A jak chcecie więcej takich filmów, to zostawcie łapki w górę. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Maju. Ja przyszłam tu zjeść. Dobrze, więc co podać? Tylko usiądziemy chwilę, dobrze? Siedź tu, dobrze? Knapie. Tak, knapie. Dobrze, więc poproszę. Nagrywam. Więc poproszę dwie kanapki śniadaniowe i dwa kakao. Lewinka, chcesz tradycyjne, czy takie z bitą śmietaną? Bitą śmietaną. Dobrze, więc będą dwa z bitą śmietaną. Albo w sumie. Jedno z bitą śmietaną, a jedno tradycyjne. Dobrze, tutaj jest mi to już mi da... No... Tak, dobrze. Tutaj już... Dobra, to... To już zrobiłem kakao pierwsze. Kakao. Usiądziemy. Kakao dla pierwszej pani i kakao dla drugiej pani. Już zaraz przynoszę resztę. Co one tu chciały? A, dwie kanapki. Przepraszam, ja mam na chwilę, bo tutaj mam dwie kanapki, które mogą być, bo tylko te zostały zawarte śniadaniowe, tylko składniki do tych kanapek, więc mogą być te kanapki. Tak, mogą być. Więc proszę, zaraz podam, już przepraszam, talerze. Ja wezmę jedno. Albo w sumie i dwa. Wezmę. Oj, też nie chcę. Dobrze, dziękuję. Proszę. Którą chcesz kanapkę? Ja chcę tą moją ulubioną. Dobra, no spoko. Ja wolę postawić, że chyba. Albo izy. Nie. Ale dobry kakao. No, też dobre. Dobrze. Więc idziemy chodź. Jeszcze tylko zapłacę. Bujam się. To same. Pip. Dobrze, dziękuję. Idziemy do domu. A o tym jedziemy. Jedziemy
jesteśmy w domu. A moje lekarstwo już się muszę zdaje ciąć. No tak, ciąć tu. Cała rozpalona jesteś. Zrobię ci tą zieloną herbatę razem z lekarstwem w środku. Niosę, już niosę. Kubeczko. Ładny tych. No. Co z tyłu nam ostatnie jajko i drogę się wybieraj na zakupy. No to będziesz drewa pewnie. To mam nadzieję taką. No a teraz już przychodzi, już zaraz przyjdzie Zuzia. Ciekawe jak zmieniła włosy. Hej, już jestem. Zamykamy oczy. Zamykamy. Dobra, stawię plecak i już do was idę. Wow. Ale masz włosy. Jesteś blondynką. Tak, jestem blondynką. Fajne. No, mnie trochę zamurowało. Bardzo fajne masz włosy. Też tak sądzę. Dobrze. Zuzia już się lepiej czuje. No, czuje się lepiej? Tak, wybrał lekarstwo. Właśnie przed chwilą. No, okej. Okay. Jaki żur ten twój? Fajnie, jedno dziecko było bardzo niegrzeczne. A wy pilnowaliście gdzie? Na takim, jest taki trochę kierunek, masz trochę taki festyn. Były takie dzieci, tam trzeba było ich pilnować na dmuchańcach. Na dmuchańcach były takie dzieci, trzeba było ich pilnować. Albo jak zjeżdżały, to trzeba było stać jakby pod spodem i je łapać, jakby spadły. No to jesteś pewnie zmęczona. Trochę tak. Idź do pokoju. My zaraz idziemy. Na obiad. A w ogóle pamiętasz, zapomniałam ci już tą kanapkę zrobić, ale byłaś głodna bardzo? Nie byłam głodna, w ogóle też na obiad tam można było sobie kupić różne rzeczy. No więc sobie kupiłam frytki z nuggetsami, znaczy co ja gadam, kupiłam sobie pizzę i było dobrze. Tutaj był tak niedaleko. Znaczy trochę było tam przejście. Ja biorę sushi. Dzień dobry. Ja poproszę sushi z napojem z zieloną herbatą jaśminową. Na wynos. Dobrze. Proszę. Jaśminowa herbatka. Proszę. Kogoś nowa herbatka, drugi pojemniczek. Dobra, już mam swoje. Oj, torba. Kupię jeszcze. No dobra. Chodźcie, co już chcieli. Był tutaj ramen ten. Dobrze, dzień dobry, proszę ramen. Ostry czy nie? Chcesz ostry czy nie? Nie. No daj jeden nieostry. Jest na kostrego, ale to tylko nasza knajpa. Dobrze. Wtedy już chciała, ja chcę frytki. Dobrze. Dzień dobry, poproszę jedne frytki. Dobrze. Pakujemy. Chodźcie, bo zjemy wszystko w domu.
Ale sobie zrobimy jeszcze jedną pizzę, poproszę. Poproszę jedną tutaj na wynos. O słodycze. Ale już ich nie bierze. Jutro idę, bo już pewnie jutro będzie zdrowa. No to właśnie wtedy kupię wam słodycze po pączku, podobacie. Bo to też jutro jest tłusty czwartek. A teraz na jutro. Idziemy do domu. Na to za ten dzień. Dobry obiad. Słyszę, zawsze jest dobry chyba dla was. Dobrze, idźcie sobie siąść. A w ogóle, Zuzia, masz coś zadane? Nie, mama. Oj, tutaj talerzy. Co kto lubi? Tutaj, aha, to było na zapas. Albo ja tu wezmę sushi, będzie na zapas tego kurczaka. Fryt. Oj, opakować. Lemki. Zupka, aha, z tego talerza nie trzeba. Zupka. No to tutaj. Dziewczyny, obiad. Obiad. A ty sobie nie wziąłeś sushi? Ja tak postanowiłam, że biorę to. Okej. Było bardzo dobre, co? Tak. Dobrze, więc lećcie sobie, idźcie, pobawcie się. Ja sobie będę rysować, dasz mi coś do rysowania? Tak, jasne. Oj, motor bawowy. Proszę. Dzięki. A ja nie wiem, co porobię. Jak wyglądam, mamy okulary. A sobie posiedzę i pooglądam coś. Jeszcze raz. O, programu Rebirth. No, mamy nawet miskę teraz. Idę z tego oglądać. Elenka, idź sobie do kuchni rysować. Tak będzie. Przecież pooglądamy. Dobrze. O. Porysuję sobie. W sumie to tu będzie lepiej. La. Lenka, chodź na chwilę. Jasne. No, my we trójkę się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!